Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam na wydarzenia dnia dzisiejszego. Chińczyk z lodówką pojechał. Zrobiło się trochę miejsca więcej. Jeszcze dzisiaj mam mu wysłać cennik wszystkiego, co mamy. Powiedział, że jeszcze parę rzeczy może weźmie. Zobaczymy. Dzisiaj śniadanie na zielono. Duża ilość właśnie zieleniny. Czosnek. Troszeczkę soku z limonki. Lekko imbir. I to wszystko na patelnię. Zmiękczyć. Troszeczkę poddusić. I jem. Idę teraz na spotkanie z Adamem Pszczelarzem, który jutro już wraca do Polski. Idę się z nim spotkać gdzieś w okolicach Russian Market. On tam teraz robi zakupy. O, proszę. Kolejne mango, jakie piękne, słodziutkie. I spadło. I to nie jedno na maskę. Dobrze mu tutaj poobijają. Adam wspominał, że ma jakieś zamówienia z Polski, więc będę mu starał się pomóc z dobraniem tego, co potrzebuje kupić. No i usiądziemy sobie na chwilkę, pogadamy. Włączyłem kamerę, żeby pokazać wam Jeepa, a tymczasem przejeżdża coś jeszcze ciekawszego. Nie wiem, co to było, ale zrobiło na mnie wrażenie. Super. Jesteśmy na markecie i pomagam Adamowi wybrać coś tutaj z takich gadżetów różnych. Nie chcę pokazywać za dużo, żeby nie spalić niespodzianki, gdyby się okazało, że ktoś od niego ogląda moje odcinki i będzie lipa wtedy. Także bez żadnych szczegółów. Na razie idziemy gdzieś usiąść. Część rzeczy już mamy kupioną, ale jeszcze będziemy szukali. Udało się w końcu znaleźć miejsce. Usiedliśmy w Tamako. Miejsce, które zapewne znacie. Zresztą jest właściciel Tamako, przed którym sobie z nim rozmawiałem. A my jesteśmy tutaj z Adamem, którego podejrzewam, że większość osób kojarzy. Cześć, Adam, cześć. Mów, co się dzieje? Co cię sprowadziło do stolicy? Co mnie sprowadziło do stolicy? Powrót do kraju. Wylatujesz? Tak, jutro wylatuję. Musiałem dzień wcześniej przyjechać, bo są takie obostrzenia, jakie są. Testy trzeba porobić. Mm-hmm. Zakupy trzeba wykonać dla kolegów, a powiedz mi, rodziny. Przepraszam, jak ci się wtrąciłem. Proszę, a powiedz bardzo. Mi, jak wrażenia? Kambodża, a później Ratanakit. Na razie Kambodża ogólnie, jako kraj. To jest kraj, ja nie wiem, już po 2-3 tygodniach już byłem zakochany w tym kraju, więc to już jest drugi kraj, do którego będę na pewno chciał wracać. Aha. No, jest miejsce cudowne, ludzie są wspaniali. Ratanakiri, kraj przede wszystkim wolny, naprawdę. Otwierać tutaj biznes czy cokolwiek, to jest naprawdę łatwo. Ratanakiri. No, tam głównie to tam były, tam są dopiero wspaniali ludzie. Jakbyś podsumował efekty swojej pracy? Udało się czy nie? Udało się. Tak? Założyliśmy pasiekę, pasieka została przekazana, można powiedzieć, pracownikom. Pracownicy umieją go ogarniać. Już dwa razy wirowaliśmy miód. Jest oczywiście na sprzedaż, jak ktoś tutaj w Kambodży chce do Polski. Tak jest? Gdzie się zgłosić, żeby kupić? No do Ratanakiri Paradise Hotel. Dobrze, to ja się będę zgłaszał. Mama kazała mi kupić miód. No to tylko tam. Miód zdrowy. Dokładnie. Adam, ty wracasz, ponieważ zaczyna się sezon tak naprawdę pszczelarski w Polsce. No dokładnie. Kiedy się kończy? No coś koło października. Widzimy się pod koniec roku? Tak myślę. Dobrze, jak powiedz mi z Miszą było? Z Miszą? Ty, no. Powiem ci, że tak właśnie nagrywaliśmy ostatnio. 4 miesiące razem mieszkaliśmy. Czasem nawet w jednym łóżku, że tak powiem. Ja nieraz żeśmy się nie pokłócili. Dobrym małżeństwem. Nic? Zero? Nie, żadnych. No widzisz, bo Misza tak naprawdę to jest dobry człowiek. Z nim tak idzie się dogadać. Tak jest, idzie się dogadać. Co największe wrażenie na tobie zrobiło? W Kambodży? Tak. Zwłaszcza na wsi. Uśmiech tych ludzi, wszystkich. Wszędzie, gdzie byś nie poszedł. Wieczorami szedłeś wioską, to w co trzecim domu cię już wołali, żebyś sobie przyszedł do nich na piwo, bo oni sobie siedzą, karaoke śpiewają i kurde, no nie wiem, no, chaty z drewna, a ludzie tacy. Najlepsza rzecz, jaką jadłeś w Kambodży? Jadłem czy piłem? Jadłeś, na razie jadłeś. Co najlepszego jadłem w Kambodży?
taka zupa była rybna z ziemniakami i z tym. To było właśnie w resorcie podane kiedyś. To było najlepsze. Nie pamiętam. To jest taka wietnamska, kwaśna. Taka lekkomotna, taka kwaskowata. To jest taka wietnamska zupa rybna, tak. Bardzo lubię. A co najlepszego piłeś? Bimber, który żeśmy zrobili. No właśnie, jakie wrażenia? Naprawdę zadowolony z Bibru? O, prezes zadowolony z Bibru. Cały czas pędzony jest? No na razie jest wstrzymany, bo dużo innych prac było teraz, nie wiem, trochę z tymi pszczołami, więc musieliśmy się wstrzymać, ale Misza wie jak robić, więc jak tylko będzie miał w razie czas, czego mu pomogę. Jasne. Podjadę i zrobimy coś razem. Wiem, że nawet nowszy sprzęt ma być kupowany, więc... O, tu ja się muszę z mojego Marcinem dogadać, rozumiem, że Martin będzie coś tam załatwiał. No jeden z inwestorów, którzy tu na dłużej przyjechali, jest bardzo dobrym bibrownikiem. On też tutaj będzie później? Tompen, czy nie wiem, czy jedzie teraz, szczerze mówiąc, okay. On zostaje, wiem, że dłużej, aż do marca chyba. Okej, okay, super, to będę miał może okazję poznać, w takim razie pogadamy. Okej, okay. Jakbyś miał tak, no już właściwie powiedziałeś, że Kambodża to ludzie, niesamowicie uśmiechnięci ludzie, fantastyczni ludzie i swoboda, duża wolność, poczucie dużej wolności. Nie miałeś specjalnie okazji pobyć w mieście. Czy miasto jako takie nadawałoby się dla ciebie do życia? Nie, niestety. Zdecydowanie nie, jednak tam, miasto dżungla. Miasto jest już... Dla mnie musi być wieś, musi być takie... No, to miasto jest za gorące dla mnie i za huczne. Ja nie lubię takich miejsc. Ja nie jestem Adam Machaj, no niestety. On by tylko na wsi. Znaczy on tylko w mieście zaś. No. Ja nie lubię miasta. Powiedz mi, czy będziesz kontynuował dalej swój kanał Pasieka w dżungli? Tak, będę. Znaczy Pasieka w dżungli to była playlista, więc ona playlista może kiedyś zostanie, kanału. Jeżeli wrócę, to po prostu będzie nadal kontynuowana. A... Czyli gdzie cię oglądać? No, dalej na Pasiece Paproć, tylko będę pokazywał tam swoje poczynania u siebie, plus może jakieś zobaczyłem, może wypady w góry, bo to jest bardzo często, więc może będę promował u siebie Beskid Wyspowy, gdzie naprawdę są fajne miejsca. Zobaczymy, coś takiego myślę. Będziemy się od czasu do czasu łączyli na jakąś wideo rozmowę? Jasne. Wpadajcie do Adama, zobaczcie jak wygląda jego praca w porównaniu z tym, co się działo w dżungli. Zobaczcie jak to będzie wyglądało teraz w Polsce. Trzymamy kciuki w takim razie. Do zobaczenia w Kambodży na koniec roku. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Hej. Jestem w Angkor Marcie i Adam tam kupuje właśnie zupkę. Chciał kupić najostrzejszą, to jest ta właśnie, którą kiedyś ja testowałem. Chciał spróbować najostrzejszą zupkę, jaką tu znajdę. To jest właśnie to i zainspirował mnie tym właśnie, żeby zrobić test zupek chińskich. Ponieważ jest w czym wybierać. Od najróżniejszych, łagodnych, ostrych, z różnym makaronem, różne smaki. Tak sobie pomyślałem właśnie, że kupię ich trochę i zrobię dla was wielki test chińskich zupek w jednym z najbliższych odcinków. Tutaj jeszcze wyhaczyłem takie śmieszne rzeczy. Taka śmieszna buteleczka Coca-Coli, 2 dolki, ale tu jest jeszcze jakaś Coca-Cola. To nie mam pojęcia co to jest za... Podejrzewam, że jakaś smakowa, ale... Zero sugar. A, orange flavor, po prostu, pomarańczowa Coca-Cola. No tutaj już są jakieś zwykłe, lighty, zero sugar, kawowa. No nic nadzwyczajnego. No dobra, a ja mam zupki. I to nie będę robił w jednym z najbliższych odcinków, tylko będzie dzisiaj. Ho, 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 będzie się działo! Na tą chwilę pożegnałem Adama i wybieram się w przeciwną stronę niż on. Idę odebrać zamówione mięso z rzeźni, które przyjechało. Karkówka. Bo dawno nie jadłem mięsa. No i dzisiaj też nie wiem jak się okazuje, bo skoro już mam plan, niecny plan, żeby zrobić wam porównanie 2 najostrzejszych zupek na rynku, to miejsca na mięso na razie nie będzie. Ale jutro, czemu nie? Proszę bardzo, nowa sieciówka pizzerii wchodzi. Yellow Cab Pizza Corporation. Great Pizza New York. Krzychu, konkurencja ci rośnie na mieście. Kolejna sieciówka. Rozmawialiśmy z Adamem Pszczelarzem właśnie o miodach, o pszczołach. No i proszę, właśnie mijam taką Pjurk Merhany, firmę, która sprzedaje miód tutaj, pakowany w różnego rodzaju opakowania, słoiki i butelki. Się pani tu podjechała. Kmerski miód można dostać, ale polski miód
robiony przez kmerskie pszczoły. To byłoby coś. Mięso odebrane, ale tak przy okazji jeszcze raz. Co tu się suszy, co tu się po prostu starzeje. Ale pyszność mega. Pycha. Drogę powrotną wziąłem już tu, tuka jest zbyt daleko, żeby znowu iść. Nałaziłem się ostatnio, także kawałek przejechać się nie zaszkodzi. A tutaj moja karkówka, którą zjem zapewne dopiero jutro. Trudno. Tutaj budują kolejny sklep, zdaje się. Taki market spożywczy duży. My zaraz będziemy mijali Russian Market, czyli stały punkt po prostu, taki odnośnik tutaj w Phnom Penh. Ja dzisiaj po południu jeszcze jadę spotkać się z Adamem, ale to już będzie na jutrzejszy odcinek. Przyjechałem do domu, podzieliłem mięcho na trzy. Jedno na teraz, czyli może wieczorem, a może jutro na śniadanie. To pójdzie do lodówki. Drugie do zamrożenia. Będzie super, przyjedzie ta rąk. Nasz. Będzie mięcho. I trzecia kubka dla kotka. Pokroiłem jej drobne kawałeczki. No i kotek zjadł. Czyli karkówka w porządeczku. Tak? Smakowało? Średnio tak jeszcze, bo tu widzę, nie dojadłeś trochę. Ty gnojówko mała. Dawno, dawno temu testowałem tę zupę, ale zjadłem ją niezgodnie ze sztuką. Dodałem za dużo wody, właśnie wyszła z tego zupa, a oryginalnie to powinna być pasta. To powinny być nudle z sosem. I dzisiaj zatem zrobię to tak, jak należy. Czyli będzie znacznie ostrzej, bo będzie mniej płynu, który może rozwodnić tą pikantność, ostrość. A oprócz tego dla porównania wziąłem drugą, najostrzejszą zupkę, jaką można było tylko znaleźć tutaj. Ten oto ludzik obwieszcza wszystkim, czym i wobec, iż jest to zupa tylko for spicy lovers. Still ramen spicy and pride of spicy taste. Uważają, że są najostrzejsi i ci uważają, że są najostrzejsi. Którzy są? Przekonajmy się już za chwilkę. Za mną już gotuje się woda, żeby dodać do zupek. A oto one same. Tutaj na razie z pozoru niegroźne jeszcze. Musiałem połamać, złamać na pół, bo się nie mieszczą w misce. Będę zaraz to rzeźbił. Tu mamy zupkę. Tutaj spicy, podwójna ostrość, czyli tą, którą kiedyś jadłem, ale tym razem będzie zrobiona tak, jak trzeba, czyli to będzie po prostu makaron. I tu mamy for spicy lovers plus sos i tą zrobimy również tak samo. Najpierw zaleję wodą, żeby się makaron zmiękczył, a dopiero będę dodawał przyprawy, żeby nie wyszła z tego zupa, a żeby właśnie wyszła pasta. Oba makarony zalane wrzątkiem. Przykrywam. Lekko dociskam. Niech się zaparzą. Następnie wyleję tą wodę z tego, zostawię sam makaron i dodam dopiero do tego przyprawę. Jak widzicie, odlałem większość wody z jednego i z drugiego. Został praktycznie sam makaron z odrobinką wody, żeby było w czym rozprowadzić nasze przyprawy. No i zaczynamy. Podwójne spicy. Najpierw wrzucamy te dodatki, które tutaj nam zafundowali. Poszło. I teraz najważniejsza część. Sos. Próbuję otworzyć. Sos idzie do środka. Zaraz go będę dalej wyciskał, tak żeby... No chyba niepotrzebnie poobizałem palec. Uhohoho. Dobra, druga. Konkurencja. Podobne, ale troszkę inne dodatki. Dobrze. I sosik do tej. Wyciskamy sos po całości. Dobra, za chwilę wycisnę z jednej, z drugiej do końca i zamieszam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odruch oblizywania palców w
tej sytuacji jest masakryczny i nie polecam zdecydowanie. Już nie, pan, ja nie zacząłem jeszcze jeść. Dobrze. To jest podwójna spicy. Zamieszamy dokładnie. I będziemy jedli jak makaron. Tego sosu tam trochę jest, jak widzicie. I tu jest. Nie będę mieszał widelców. Będą osobne, niech nie mają ze sobą w ogóle styczności. No i tutaj dokładnie to samo. Będę chyba jadł i widelcem, i łyżką. Dobra. Z grubsza zamieszane. Przenoszę do stołu i zaczynam test. Tak wygląda stanowisko bojowe. Żeby nie było wątpliwości, to jest bulldog, podwójna ostrość. To jest nasza konkurencja firmy Paldo, czy też Paldo, Paldo. Z tej strony. Na początek sam makaron, double spicy. Na pewno jest gorące. O, dopiero jak zacznie się rozchodzić po języku. O! Usta. Teraz nabieram sobie jeszcze samego sosu. Nazwijmy to sobie zupą. Już mi pot występuje na twarz. Na razie nie kończę tej. Przechodzę do tego produktu, żeby póki jeszcze nie jestem stępiony zupełnie w smaku, mieć jakiekolwiek odczucia. Zupełnie inny smak. Zupa. Obie są bardzo ostre. Trudno mówić strasznie. O, już katar. Dobra, obie są mega ostre. Teraz zjem obie na koniec. Jak miałbym porównywać, która ostrzejsza, to chyba ta. Ale ta też jest moc straszna, piekielna. Dobra, zjadam, kończę je. Obie zjedzone, tak wyglądam zaraz po konsumpcji. Na pewno mało atrakcyjnie, ale nie to, co na zewnątrz się liczy w tej chwili. Palą usta, gardło i żołądek już zaczyna. Jak wiecie, to dopiero początek. A ja się pomówiłem, niedługo jeszcze za damem, pszczelarzem. Nie wiem, czy to da radę wykonać. Która ostrzejsza? Chyba odrobinkę ta, ale naprawdę różnica jest bardzo mała. Ale ta jest smaczniejsza. Jeżeli można mówić o smaku, to ta jest smaczniejsza. Ta jest trochę mniej taka. Polecam ostre jedzenie. Teraz już na spokojnie, jeszcze tylko dogrywka. Kiedy wypiłem już dwie szklanki wody, trzecia już mam w ręku. To nawet nozdrza pali. Słowo wam daje fizyczny ból w nosie, w ustach. Ja jestem przyzwyczajony do ostrego jedzenia, ale taka dawka robi wrażenie. No niemniej, teraz już wiecie, jak chcecie coś ostrego i smacznego, polecam wam. To jak chcecie coś ostrego i wcale nie tak złego w smaku, ale według mnie to lepsze, to możecie spróbować sobie to dla odmiany.
Ja jestem cały spocony, cały po prostu. Wszystko ze mnie wyłazi. Ale warto było. Mam nadzieję, że kiedyś spróbujecie. Chciałbym podziękować wam bardzo za rosnące subskrypcje. To fantastycznie, że kanał rośnie. Jesteście wspaniali, no będę się starał, żeby wszyscy ci, którzy przychodzą nowi i wszyscy ci, którzy są ze mną długi czas, dłuższy czas, krótszy czas, ale są, byli zadowoleni z tej treści, którą nagrywam. Będę się starał, żeby było bardziej zróżnicowanie. Zresztą, jak każdego dnia, nie zawsze się uda idealnie, ale będę robił co w mojej mocy. Także jeszcze raz wielkie dzięki za suby. Jesteście super. Dobrze. Więcej już dzisiaj chyba nie dam rady nagrać, przynajmniej na razie. Także pozwolę sobie zakończyć dzisiejszy odcinek w tym miejscu. Dzięki wielkie, że byliście. Zapraszam was serdecznie oczywiście na jutro, na kolejny odcinek. A dzisiaj życzę wam miłego dnia i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.